Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco. Na karcie społeczności wbiliście 50 łapek pod moim zdjęciem, które wrzuciłem dokładnie wczoraj, a więc tak jak wspomniałem, przekażę wam teraz kod kolejnej wyspy i zaprezentuję, jak na tej wyspie można glitchować, czyli zdobywać nieograniczoną ilość punktów doświadczenia. Co odróżnia tego glitcha, tą wyspę od pozostałych dwóch, które w ostatnich kilku dniach pojawiły się na moim kanale? Ano to, że tym razem możecie skorzystać z AFK, czyli stawiacie sobie postać, ona stoi w miejscu i cały czas zdobywa exp. Także nie trzeba się ruszać, nie trzeba nigdzie chodzić, nie trzeba nic klikać, nic uruchamiać, po prostu wystarczy siedzieć sobie w grze na tej wyspie i w ogóle nie spędzać czasu przy komputerze, a nasza postać będzie zdobywała punkty doświadczenia. Czyż nie jest to wspaniałe? Oczywiście, że tak. Podajcie ten film dalej waszym znajomym. Oczywiście im więcej łapek w górę, tym zasięg będzie tego filmu większy, a im większy zasięg, tym większa zachęta dla mnie na to, aby wyszukiwać dla was kolejne tego typu wyspy. Nie przedłużając, przechodzimy jeszcze szybko do sklepu z przedmiotami i tutaj pamiętajcie o moim kodzie Kompulsator. Pomaga on w rozwoju kanału, także że was nic to nie kosztuje, a dla mnie jest to strasznie duża pomoc, a więc jeżeli wpiszecie tutaj w tym miejscu Kompulsator, zatwierdzicie przyciskiem potwierdź, to będę niezmiernie miły. A teraz przechodzimy do zakładki graj i zmieniamy sobie tryb solo na kod wyspy, następnie wpisujemy kodzik i będzie to 379486374359. Naciskamy Enter. W międzyczasie oczywiście łapka w górę, subskrypcja pod filmem, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, i klikamy sobie graj i wchodzimy na wyspę, która zapewni nam możliwość farmienia expa w trybie AFK, czyli nie robiąc zupełnie nic. Ładujemy grę, ładujemy wyspę i za chwileczkę rozpoczniemy akcję na gorąco, albo inaczej na stojąco, bo tak jak wspominałem, nie będzie trzeba kompletnie nic robić. Rozpoczął się festiwal zimy w grze Fortnite w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak wam się ten festiwal podoba, czy odpakowaliście pierwsze prezenty i co tam ciekawego wam wypadło. Jeżeli nie wiecie, jak odpakowywać prezenty, to oczywiście zapraszam na film z festiwalu zimy, który pojawił się już na moim kanale. Tam wszystkiego się dowiecie. A teraz jesteśmy w lobby. Jesteśmy w lobby tej wyspy i musimy poczekać dokładnie 60 sekund jeszcze, zanim ruszymy na pole bitwy, zanim pokażę wam sekretne miejsce, bo na tej wyspie znajduje się jedno sekretne miejsce, które trzeba odkryć, a później ten exp za to, że odkryliśmy tą miejscóweczkę, będzie nam się nabijał samoczynnie, nie będziemy musieli kompletnie nic robić. Moi drodzy, słuchajcie, jeżeli pod tym filmem znajdzie się 100 łapek, to już niebawem, w przeciągu dwóch, maksymalnie trzech dni wjeżdża nowy film z kolejną wyspą, na której będziecie mogli sobie załatwić mnóstwo expa zupełnie za darmo, prawdopodobnie mało co robiąc, o ile w ogóle coś będziecie musieli robić. Także zachęcam gorąco, przypominam, 100 łapek pod tym filmem i lecimy z kolejnym tego typu odcinkiem, z kolejną wyspą, która umożliwia glitchowanie w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego gry Fortnite. Dobra, mamy jeszcze 5 sekund i za chwileczkę przeniesie nas na pole bitwy, ale my bić się nie będziemy, my będziemy zdobywać punkty doświadczenia, a więc rozpoczynanie gry. I teraz sobie stąd wychodzimy, skaczemy tutaj, zobaczcie, na dzień dobry otrzymaliśmy ponad 3300 punktów doświadczenia, właściwie to 3400 bez jednego punkciku. Idziemy sobie tutaj do tej bezpiecznej strefy, wchodzimy tutaj do środeczka i teraz skoczymy sobie, bardzo proszę, tutaj na ten przycisk wspierania twórcy, raz jeszcze skoczymy i zobaczcie, znajdujemy się w sekretnym miejscu. W tym sekretnym miejscu wystarczy uruchomić ten przycisk, przytrzymujemy R na klawiaturze i moi drodzy, wychodzimy sobie, wychodzimy stąd. Ja teraz stawiam postać, zobaczcie, a exp sobie leci. 42, 49, 56, 63. Nie robię zupełnie nic i mnożnik się zwiększa, punkty doświadczenia ładują się na moje konto. Czyż to nie jest wspaniałe? Wystarczy teraz zostawić postać, zostawić giereczkę i pójść sobie spać, czy robić cokolwiek innego, na przykład zjeżdżać na sankach, o ile w waszym mieście jest oczywiście śnieg, ale nie przejmujcie się, w najbliższych dniach, a właściwie na święta, ma być go całkiem dużo. Tak więc wiecie, co będzie robiła wasza postać w trakcie, gdy wy będziecie się dobrze bawić? Będzie zdobywać punkty doświadczenia. W dodatku nie
wysilając się ani trochę. Pamiętajcie, 100 łapek pod filmem i wjeżdża kolejna wyspa z kolejną możliwością zdobycia nieograniczonej ilości punktów doświadczenia. Koniecznie napiszcie w komentarzu, ile punktów doświadczenia udało Wam się wyfarmić na tej wyspie. Ja już się żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!